częściowo, właściwie w większości publikowanych, ale częściowo prawie napisanych od nowa, plus pewien dodatek, o którym powiemy później nieco. Z jakiego okresu są te eseje, Piotrze? Niedawno sobie to uświadomiłem, że one były pisane od lat... Bliziutko, proszę cię. One były pisane przez 40 lat. Pierwsze te eseje to były wtedy, kiedy w ogóle uczyłem się dopiero tej dość trudnej literackiej formy. Wszystkie dotyczą poezji, poetów, polskich i obcych. I te pierwsze eseje sprawiły mi najwięcej trudności teraz, kiedy przygotowałem tę książkę, bo niektóre musiałem po prostu pisać na nowo. To znaczy zawartość myślowa, wydało mi się, że jest taka, że warto te eseje wskrzesić, natomiast one były skandalicznie źle napisane. Nie, co grzeszyły pewną rzeczą, no nie wiem, czy też grzeszą dzisiejsi młodzi eseiści, ale ja tym grzeszyłem. To znaczy panicznie bałem się rozwlekłości tekstu, tak zwanego poszkolnemu lania wody. W związku z tym tak bardzo te teksty kondensowałem, że one się robiły nieczytelne. Zdania były po prostu gruzłowate. I teraz, kiedy tę książkę przygotowywałem, bawiłem się do redaktora samego siebie. Szlachetną nadawałeś prostotę. Tak, szlachetną nadawałem prostotę i mam nadzieję, że nie polałem wody starczej. No, nie, nie sądzę. Ja czytałem i nie widzę tej starszej wody ani troszkę. Pierwsza część poświęcona poetom polskim jest najobszerniejsza. Zaczyna się od Juliusza Słowackiego, kończy na Krystynie Dąbrowskiej. Ale ja zwróciłem uwagę na dwóch tutaj poetów, którzy są trochę może zaskakujący w tym zbiorze. Jan Pocek i Kazimierz Hoffman. I o tych poetów chciałem cię zapytać. Dlaczego oni się w tym zbiorze najlepszych z najlepszych znaleźli? Zasada tego tomu była właściwie zasadą czytelniczej miłości. Ja przybierałem, mam nadzieję, że nie pozę, ale rolę czytelnika, po prostu czytelnika. Nigdy w moim eseistycznym życiu nie czułem się krytykiem literackim. Nigdy w życiu nie napisałem o nikim negatywnego tekstu, negatywnej recenzji. A krytyk ma taki obowiązek, jeżeli coś mu się nie podoba. Nigdy też nie lansowałem jakiegoś pomysłu na rozwój polskiej literatury, chociaż oczywiście jak każdy poeta mam jakieś swoje wizje tego rodzaju, ale nigdy bym się nie ośmielił tego zapisać. I tych dwóch poetów, o których pytasz, całkowicie skrajnie różnych, to są moi poeci ukochani. Jan Pocek jest z całkowitą pewnością, przepraszam wszystkich innych, ale muszę to powiedzieć, jedynym naprawdę wielkim polskim poetą ludowym. Jest poetą chłopskim, jak to się kiedyś mówiło, samorodnym, o słabym wykształceniu ogólnym, z całunkiem w jakichkolwiek dziedzinach humanistycznych. Jego poezja jest po prostu darem bogów. Ma w swoim dorobku wiersze, których by się nie powstydził Iwaszkiewicz, a z drugiej strony nie powstydził się ich też Przybosz. Chociaż z tego, co się orientuje, on nigdy w życiu ani Iwaszkiewicza, ani Przybosza nie czytał. On się wychowywał na polskiej, całkowicie tradycyjnej, dawnej poezji. I to jest Jan Pocek. Znany właściwie dzisiaj tylko folklorystom. A bardzo szkoda. Wyszły wprawdzie kilka razy jego ogromne takie zbiorowe tomy, no ale to było bardzo dawno i nigdy nie były reklamowane. Kazimierz Hoffman to jest zupełne przeciwieństwo. To jest poeta wybitnie intelektualny. Nie żyje od kilku lat. Mieszkał w Bydgoszczy, gdzie był otoczony kultem tamtejszych poetów, ale także poetów w ogóle w Polsce. Mnie bardzo na przykład ujęło to, że Julia Hartwig, która nie ma specjalnego nabożeństwa dla poezji zbyt abstrakcyjnej i intelektualnej,
intelektualnie wyrafinowanej, robiła właśnie wyjątek dla Kazimierza Hoffmana. To był poeta niezwykle trudny. Jego erudycja sięgała najnowocześniejszej dzisiejszej humanistyki francuskiej i niemieckiej. Przetwarzał ją w swoich wierszach, ale to, co było w nim najbardziej może ujmujące, to to, że jest to w tym wszystkim poeta kontemplacji. Ściszonej, głębokiej kontemplacji i niewzruszonej etyki. Etyki w najlepszym tego słowa znaczeniu chrześcijańskiej, ale niedewocyjnej. No to tyle o tych dwóch. Część druga jest o poetach obcych. Od Baudelaire'a, chronologicznie biorąc, po Wasz Popowę. Ale ja przejdę do części trzeciej, która jest wyodrębniona jako część trzecia i składa się na nią jeden tekst, krótki, niespełna 20-stronicowy, zatytułowany Poezja. Takie chyba credo Piotra Matywieckiego. I pytanie mam takie, właściwie dlaczego poeta doświadczony literacko i życiowo taki tekst pisze? Bierze się zapisanie takiego tekstu. Właściwie przyczyna jest taka sama jak i innych tekstów w tej książce. To znaczy, chciałem po prostu przy okazji pisania o poszczególnych autorach zrozumieć swój zachwyt. Bo zachwyt jest czymś bardzo często irracjonalnym. Ale jeżeli jakaś literatura, może szczególnie poezja, ma dotrzeć do człowieka głębiej, to trzeba być w jakiś sposób tego zachwytu świadomym i to tak, żeby świadomość zachwytu nie zabijała, a zachwyt, żeby pozwolił na taką świadomość. I tym samym był ten programowy, jak mówisz, tekst Poezja. Chciałem po prostu zrozumieć, co to za czort, że człowiek 70-letni właściwie całe swoje życie poświęcił czytaniu poezji i jej pisaniu. Myślę czasami sobie, że może nawet dla mojej formacji duchowej czytanie było ważniejsze od pisania. Wielki węgierski pisarz Maroy napisał w jednej ze swoich mądrościowych książek taką radę dla pisarzy. Nigdy nie żałujcie czasu na czytanie. Lepiej czasami coś przeczytać niż napisać. I to nie znaczy, że ma się być pisarzem piszącym książki z książek. Tylko trzeba traktować książki, a może szczególnie poezję, jako dziedzinę życia, po prostu jako dziedzinę życia. Życia pogłębionego. I dla samego siebie, bo nie ośmiałem się powiedzieć, że i dla innych, to chciałbym sobie zdać sprawę z tego, skąd ta moja fascynacja poezją, tym właśnie tekście. Ja to odczytuję taką pochwałę dziecięcego spojrzenia na poezję i naiwnego spojrzenia. To jest takie zdanie, kiedy dziecko staje przed belfrem, który go pyta o sens jakiegoś utworu, często bezradnie milczy. Czuje, że tym sensem jest wszystko. I dziecko ma rację. Tak, dziecko rzeczywiście ma rację. Myśmy się wszyscy już przyzwyczaili do tego, że wiemy, że dzieci genialnie malują, że mają wrodzone wyczucie barw i form. I czasami dorośli, wielcy malarze zazdroszczą tego dzieciom. A nie wiemy, bądź nie pamiętamy, że dzieci mają także niewyobrażalnie cudowny dar słowa, ale również dar tego, co się nazywa glosolalią, czyli powtarzania nieuregulowanych głosek, ale w taki sposób, że one mają zupełnie cudowną harmonię i cudowną melodię. I każdy dojrzały poeta i młody poeta, jeśli jest nim naprawdę, to wie o tym, że właściwie cały czas jest pogrążony w tego rodzaju dziecięcości. Nawet wtedy, jeśli tak jak Kazimierz Hoffman, o którym mówiłem, jest poetą skrajnie intelektualnym, to zawsze ten nieomal biologiczny, cielesny rytm, który wywodzimy z dzieciństwa i każdy z nas ma trochę inny, jest podstawowym impulsem.